Witam. W ostatnim czasie rozgrzała dyskusja na temat ukraińskich pięściarzy w postaci Usyka i Lomoczenki. Czy powinni wyjechać z kraju i walczyć w ringu, czy powinni zostać na Ukrainie i walczyć na wojnie? Jakie jest Wasze zdanie? Bo moje zdanie jest takie, że powinni wyjechać z kraju, przygotowywać się do swoich walk i reprezentować godnie jak do tej pory barwy Ukrainy w ringu i rozsławiać Ukrainę, tak jak wielcy poprzednicy w postaci braci Kliczko, którzy zawsze byli kojarzeni z Ukrainą. Przede wszystkim ukraiński boks jest bardzo mocny na świecie i przez takich pięściarzy jak bracia Kliczko, jak właśnie teraz Usyk i Lomoczenko, ten kraj naprawdę jest rozsławiony i nie tylko w środowisku pięściarskim. Więc jak była potrzeba, wszyscy wrócili do kraju, utożsamiają się ze swoim krajem, z ludźmi, z wszystkim, wzięli jak każdy na początku broń w rękę i chcieli chronić i swój kraj, swoją rodzinę, swoje terytorium. Natomiast teraz to wszystko bardzo daleko zabrnęło. Wojna minął miesiąc, wojna wciąż trwa. Wydaje mi się, że walka w ringu takich pięściarzy jak Usyk da narodowi ukraińskiemu, nie wiem, takie poczucie, że my Ukraińcy potrafimy, my się nie poddajemy, my walczymy. Myślę, że dzięki takiemu pojedynkowi można jakby ten konflikt zbrojny rozsławić na cały świat jeszcze bardziej. Pokazać to od kuchni, od podszewki. Jak również dzięki takiemu pojedynkowi można utworzyć jakby wsparcie w postaci zbiórki. Podejrzewam, że można przy tej okazji zebrać naprawdę mnóstwo pieniędzy na pomoc humanitarną. Więc te wszystkie aspekty powodują, że moim zdaniem ten pojedynek powinien się odbyć. Pojedynek z Anthony Joshuą Usyka to jest wydarzenie naprawdę na scenie nie tylko krajowej w postaci Anglii i Ukrainy. To jest wydarzenie światowe, to jest o mistrzostwo świata wagi ciężkiej. Więc taki pojedynek przechodzi do historii, ale taki pojedynek rozsławia i bardzo często boks był mieszany w politykę, ale tutaj w tym kontekście to on powinien być zamieszany w politykę i myślę, że nieważne kto tu wygra, wiadomo, wszyscy będą trzymać, zwłaszcza teraz, kciuki za Ukraińca i cały jego naród będzie chciał, żeby ten duch walki płonął cały czas, by morale żołnierzy, narodu były maksymalnie silne, że to im pomoże z pewnością utrzymać ten straszny, nieludzki trud, z jakim się teraz im przyszło spotkać. Więc podzielcie się proszę swoim zdaniem. Natomiast ja osobiście uważam, że teraz pojedynek Usyka czy Wasilia Lomoczenki o bezdyskusyjne mistrzostwo świata wagi lekkiej również może się przyczynić do tego, że więcej oczu na całym świecie popatrzy na ten nieludzki konflikt. Pozdrawiam serdecznie.